flagę państwową podnieść. Panie burmistrzu, co można było zobaczyć dzisiaj na Limanowskim Rynku? No dzisiaj na Limanowskim Rynku, oprócz uroczystości patriotycznych, gdzie obchodziliśmy święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, rocznicę uchwalenia tej Konstytucji, równocześnie teraz mamy zakończenie programu, który realizujemy z naszym miastem partnerskim, z Dolnym Kubinem. To jest program, w ramach którego chcieliśmy, aby nie poszły w zapomnienie tradycje kulinarne pogranicza. Tradycje kulinarne zarówno Limanowej, jak i Dolnego Kubina. Dlatego też w ramach programu Interreg, programu współpracy Polska-Słowacja, został zrealizowany taki program, w ramach którego powstała książka kucharska, gdzie będziemy mogli przekazać właśnie te tradycje kulinarne i z okolic Limanowej, i z okolic Dolnego Kubina. Dzisiaj odbywa się tutaj degustacja tych potraw kół gospodyń wiejskich i występują również zespoły regionalne. Współpraca między Dolnym Kubiną a Limanową jest asi najstarszą współpracą między dwoma miastami na slovenskej a na polskiej stronie. Jest to już 50 rokov współpracy a przyjacielstwa a ja się cieszę, że te związki będziemy nadal rozwijać. Jak pan ocenia nasze limanowskie potrawy? No jeszcze są nie było, ale jeszcze są nie było, ale bardzo się cieszę. Chcę wyskúšať a porównać, co mamy równakie, a w czym sme różni. Limanowa, skomponowane przez świętej pamięci pana profesora Ludwika Mordarskiego, opiekuna tych grup muzycznych, które dzisiaj są z nami. Zapraszam. Przygotowało koło gospodyń z Dolnego Kubina dla mieszkańców Limanowej. Tak do Limanowej sme pripravili veľmi, veľmi veľa vynikajúcich slovenských dobrôd. V prvom rade sú to také bagáčiky škvárkové, jak vidíte tam, kakaové koláčiky, plnené brinzovníky, kapusníky, pečené buchty s lekvárom, syrové nite, syr výborný, ovčí, no len samé dobroty, lebo veľmi radi chodíme do Limanovej. Czy miała pani okazję próbować potrawy z Limanowszczyzny i jak je pani oceni? Ja czy som wypróbowała som výbornú polievku kyslú a bola špicová. Veľmi mi chutila polievočka. Nazywam się Smolej Anna, reprezentuję koło gospodyń wiejskich z Męciny. Zostaliśmy tutaj zaproszeni. Bierzemy udział w takim projekcie unijnym i po prostu wykorzystujemy akurat to zaproszenie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni naszym władzom. My mamy do poczęstowania pierogi, trzy rodzaje tych pierogów, z 6 kg mąki robiliśmy pierogi ruskie, pierogi z kapustą i pierogi ze śliwkami suszonymi. Mamy jeszcze chlebek taki wiejski pieczony z łopaty, z masłem czosnkowym. Mamy również kołacze ze śliwkami, z serem i z borówkami. No i mamy barszczyk do tych pierożków, też bardzo dobry. Na tej bohaterów ognia!